Coraz bliżej wakacje, za chwilę koniec roku szkolnego, no i wyjazdy, więc trzeba chyba zadbać o to, żeby nie było niemiłych niespodzianek, bo to sezon włamań. Często wyjeżdżając chwalimy się na Facebooku, że jesteśmy gdzieś w pięknej Grecji, w pięknej Turcji i to jest duży błąd. Ale jak zabezpieczyć poza tym nasze mieszkania, jak zabezpieczyć klatki schodowe, które są pierwszą zaporą do tego, żeby żaden złodziej nie dostał się do nas, do mieszkania, to nie jest takie proste, ale z drugiej strony wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Jakie to zasady, żeby zadbać o to, żeby nie spotkała nas niemiła niespodzianka, kiedy wrócimy z urlopu? Co trzeba zrobić? Bo telefon do Was to już jest zazwyczaj, kiedy coś się stało. Ważna jest tutaj ta profilaktyka, czyli nasz zdrowy rozsądek. O co trzeba zadbać? No właśnie, najpierw wirtualnie zadbajmy o to własne mieszkanie i to jest to, o czym Pani powiedziała. Czyli no nie chwalmy się aż tak ostentacyjnie, że za dwa dni wyjedziemy na tydzień albo na dwa tygodnie. No bo to przecież jest wprost informacja dla ewentualnych włamywaczy, że oho, nie będzie nikogo tydzień, dwa, możemy sobie spokojnie plądrować, możemy sobie spokojnie obczajać takie mieszkanie, obserwować i wejść w dowolnym momencie. Jeżeli już musimy się pochwalić na mediach społecznościowych, zróbmy to po prostu po tej wspaniałej wycieczce i wtedy bez problemu będziemy mogli coś takiego zrobić. Zwłaszcza dotyczy to mieszkańców domów jednorodzinnych, ponieważ jednak częściej notujemy włamania do takich domów niż do mieszkań. Być może chociażby z tego powodu, że w mieszkaniach jest to utrudnione, bo ten nadzór sąsiedzki jest chyba większy, no jednak klatka schodowa, gdzie te mieszkania są bardzo blisko siebie, non stop ktoś wchodzi, wychodzi z klatki, no chociażby jest ten domofon, czyli ta taka pierwsza zapora przed włamaczami, więc jakby o tym powinniśmy pamiętać. No właśnie, ten domofon, bardzo często lekceważony, bardzo często gdzieś tam psuty, albo te drzwi wejściowe są czymś zastawiane, bo nam się nie chce używać kluczy, a każda kolejna zapora to jest czas, który musi włamywacz poświęcić na to, żeby dostać się do środka, a tu zasada jest prosta. Im mniej takich zapór, tym większa zachęta, żeby ten cel wybrać, a nie inny. Jak wyglądają na chwilę obecną statystyki włamań u nas na Opolszczyźnie czy w Opolu, bo myśmy zawsze byli stosunkowo bezpiecznym miastem, gdzie mało takich rzeczy się działo. No i czy wy będziecie mieć jakoś, nie wiem, wzmożone patrole w związku z tym sezonem letnim, że gdzieś patrole będą przejeżdżały, choćby rowerowe, których teraz nie brakuje, przez takie dzielnice, na przykład domków jednorodzinnych? Tak, przez dzielnice domków rodzinnych jak najbardziej, natomiast tutaj mieszkańcy takich dzielnic mają tą przewagę nad ewentualnymi grupami właśnie, które dokonują tego typu włamań, że sąsiedzi kojarzą się albo powinni się kojarzyć przynajmniej własne samochody. No na to zwracamy uwagę, wiemy mniej więcej jakim samochodem jeździ sąsiad i w momencie, jeżeli nagle na naszym osiedlu pojawia się samochód na obcych tablicach rejestracyjnych, bardzo często spoza województwa opolskiego, bo tak jak pani powiedziała, Opolszczyzna pod tym względem jest bezpieczna, no ale bardzo często osoby, które zatrzymujemy do jakichś spraw, to są mieszkańcy innych województw, czasami również mieszkańcy innych krajów. Natomiast rzeczywiście najpierw zwrócić na to uwagę, że po naszym osiedlu jeździ jakiś samochód, nie na naszych tablicach rejestracyjnych, w środku siedzi jakiś mężczyzna albo grupa mężczyzn, przejeżdżają wolno, obserwują. To już jest to pierwsze przygotowanie takich bardziej profesjonalnych szajk, grup włamywaczy. Właśnie robią rozpoznanie i tutaj też sprawdzają, czy sąsiedzi zareagują. Tutaj bardzo często wystarczy jakaś reakcja, sami możemy podejść, zwrócić uwagę. Jeżeli nie chcemy, bo absolutnie nie musimy narażać się na takie rzeczy, wystarczy zadzwonić na 112, my podjeżdżamy, legitymujemy. Nawet jeżeli te osoby w danej chwili nie popełniają żadnego przestępstwa, są puszczane wolno, no to w momencie, kiedy wiedzą, że policja ma ich już spisanych w tym miejscu, to po prostu najprawdopodobniej sobie odpuszczą. A możemy powiedzieć o jakichś statystykach, jak to wyglądało w roku ubiegłym, czy jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o włamania i takie kradzieże w domach u nas w Opolu? No te statystyki rosną zdecydowanie właśnie w okresie wakacyjnym. Okres wakacyjny jest tym czasem, wakacje, przerwa świąteczna, ta bożonarodzeniowa, świąteczno-noworoczna, ta najdłuższa, no ale zwłaszcza wakacje są tym czasem, gdzie my takich włamań notujemy zdecydowanie więcej. I to właśnie do domów i do mieszkań,
w przeciwieństwie do okresu zimowego, gdzie takich włamań mamy więcej do altanek ogrodowych, gdzie też bardzo często trzymamy drogi sprzęt, no ale zapominamy, zostawiamy na zimę, no i wówczas są łakomym kąskiem dla grup włamywaczy. Natomiast jeżeli chodzi o takie roczne statystyki, no to kumulacja tych zdarzeń jest właśnie w okresie wakacyjnym. Czyli wniosek nasuwa się jeden, a właściwie dwa. Po pierwsze, jednak przyjaźnijmy się z naszymi sąsiadami, informujmy ich o tym, że wyjeżdżamy, żeby zwracali uwagę również na naszą posesję. I jeśli już się mamy chwalić miło spędzonym czasem na jakichś cudownych wakacjach, to chwalmy się dopiero po powrocie, a nie przed wyjazdem czy w jego trakcie, bo to zawsze daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, że w tym czasie nikt się do naszego mieszkania nie włamie. A my życzymy Państwu spokojnych wakacji i jak najbardziej bezpiecznych.